próbujemy nóżka. Prawa do przodu, lewa do przodu. Solniczka, cukierniczka, mikser i do tyłu, i w boczek, i do tyłu. Trochę spocony, ale warto było, bo przecież przyjechały do nas dzieci z Dolnego Śląska, by pobawić się razem z zespołami z całego świata, Polski i Dolnego Śląska, więc wielka przyjemność, ale też gościliśmy dzieci z naszych przedszkoli strzegomskich, które świetnie się bawiły. Myślę, że za rok kolejne spotkanie. To taka zachęta do tego, by malutkie dzieci zaprosiły rodziców na koncert dzisiejszy i jutrzejszy rynkowy, a do tego, żeby także spojrzały na strój jako coś bardzo godnego, coś, o czym warto pamiętać i naśladować, bo warto naśladować swoich dziadków, a kto może to lepiej zrobić, jak nie wnukowie i prawnukowie. Zapraszamy do kultywowania tradycji ludowych w swoich rodzinach, w swojej wsi, w swoim mieście, tak jak to staramy się robić w Strzegomiu. Myślę, że to wydarzenie na skalę całego kraju, kiedy zespoły z całego świata, spoza kontynentu europejskiego, z Ameryki przecież, z wysp, tańczą i śpiewają razem ze strzegomskimi dziećmi, nie tylko tymi, które przyjechały z Dolnego Śląska. To naprawdę wielkie wydarzenie ogólnopolskie, które ma tu miejsce dzięki gościnności proboszcza parafii świętego Piotra i Pawła w tych pięknych ogrodach, które też pamiętają historię i tradycję. Hejże ha, 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 hejże ha